Chciałbym czas powiedzieć, żeby mieć świadomość tego, że można wziąć i naskakać, ale jeszcze raz potwierdzam, Rada Dzielnicy nie ma żadnej osobowości prawnej. I to, co możemy zrobić, to jest podejmowanie uchwał, PiS i nic więcej. I chodzenie. Dziękuję. Ale ja się chciałam pytać, czy z przerzuceniem środków na przyszły rok? Czy z przepadkiem? Nie, obciążające przyszły rok, niewykorzystujące teraz, bo mogą być wykorzystane. Jeszcze raz powtarzam, 8 tysięcy jest, 20 tysięcy jest. Mają te pieniądze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przedstawiam uchwałę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Ktoś liczy? Kto liczy? Przewodniczący. Dziękuję. No jest jednogłośnie. Nie trzeba tam liczyć. 14? 2, 4, 6, 14. 8, 10, 12, 14. Tak. Jednogłośnie. Proszę komisję, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej o przedstawienie Wydziału Mieszkalnictwa o opinii przedłużenia umowy najmu socjalnego położonego przy ulicy Fryderyk 32A. Członkowie komisji byli na tej sytuacji i przeprowadzili rozmowy z sąsiadami. Osoba jest spokojna, nie zakłóca spokoju, w związku z czym komisja zaopiniowała pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokali. Które dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie, które jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu. I jednogłośnie 14 osób. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przystępujemy do następnego. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeszcze jest Fredry. A, przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Proszę przewodniczącego komisji o komunalne o przedstawienie infrastruktury, o przedstawienie projektu uchwały. Sprawa tyczy się budynku przy ulicy Fryderyk 73B w sprawie rozbudowy na odbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podzielonym na działce 289-2, obręb 46-5. Propozycją ze strony komisji przyjętą jest opinia negatywna dla ustalenia warunków zabudowy na wspomniane inwestycje. W uzasadnieniu, które potrafi się na podstawie pisma, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy, i są takie aspekty. Budynek wielorodzinny w tym miejscu będzie bardzo dużo do otoczenia, głównie ze względu na hałas, palenie samochodów, zacienienia z sąsiednich działek budynków. W środku ogrodu powstanie płaska ściana muru o pomiarach 10,5 metra wysokości i 21,5 metra długości, czyli wyższa od otaczających ją budynków, co pod każdym względem również estetycznie ją wyskoczy. Budynek powoduje zagrożenie zabudowy w terenie na dominującej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeważają budynki wolnostojące otoczone zielonymi geobłokami, ważne kwiatowymi budynki najbliższym budynku są niższe. No i najistotniejsze chyba w Komisji Miejscowej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Łagiewniki przewiduje w tym obszarze budownictwo tylko jednorodzinne. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za. 1 wstrzymująca się. Nie. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa. Ostatnia sesja nadzwyczajna odbyła się 29 października. Od tego czasu
zarząd brał udział w następujących spotkaniach i posiedzeniach. 9 odbyły się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Byliśmy w przedszkolu nr 95 na występie dzieci z przedszkola nr 24. Równocześnie członkowie zarządu brali udział w otwarciu pracowni lokopedycznej w budynku CSW Solwaj pod kierownictwem Magdaleny Handel. Bardzo pożyteczna, druga w Polsce taka pracownia dla dzieci i osób z problemami lokopedycznymi. Dostępna nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Bardzo cenna inicjatywa i to będziemy rozgłaszać. Przynajmniej wobec informacja na ten temat jest w bieżącym numerze gazetki. Proszę Państwa, 12 byłem u Pana Dyrektora Czarnego, gdzie uzyskałem informacje związane z procedowaniem remontów w placówkach oświatowych. Pan dyrektor Czarny stwierdził, że wystąpił do prezydenta Majchrowskiego o wyrażenie zgody na robienie tych przetargów, gdzie stwierdziłem, że rzecz jest oczywiście grubo po terminie, ponieważ ich obowiązuje zarządzenie prezydenta z 9 listopada o wstrzymaniu wszelkich podpisywania wszelkich nowych zobowiązań. Potem uzyskałem od niego dzień później i na piśmie informację związaną z sytuacją wykorzystania tych funduszy przeznaczonych na remonty placówek oświatowych. Czyli obciążeń roku 2013. Tak. Brałem udział 14 w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Miasta. W 16 odbyły się dyżur radnego Ptaszkiewicza tutaj na terenie siedziby Rady Dzielnicy. W związku z powyższym członkowie zarządu i radni byli obecni na uroczystościach z udziałem prezydenta 110 lat bodajże szkoły Łagiewnika. Proszę Państwa, co dalej? No, bardzo mocno działała pani radna Grotowska, to było już omówione. Rzecz jest niebywała, jak to wszystko się odbywa, no, ale możemy tylko narzekać i nic z tego nie wynika. Proszę Państwa, co dalej? Miejscowe, odbyło się spotkanie, 19 odbyło się spotkanie w Biurze Planowania Przestrzennego na temat planów. Zostały przekazane do nas. Na terenie Rady są plany do... Mówimy o trzech planach. Do zapoznania się, ponieważ niedługo czeka nas publiczna dyskusja, otwarcie publicznej dyskusji na temat planów, no i jednocześnie zbieranie uwag swoich, naszych, wypracowanie naszych uwag, jakie będziemy mieli do złożenia na piśmie w postaci uchwały w terminie ogłoszonym przez obwieszczenie prezydenta. Co dalej? 21 brałem udział w sesji Rady. No, ta sesja była jaka była, to Państwo wszystko o tym wiecie, jest dostępne w prasie. Natomiast wczoraj zamiast zarządu odbyło się spotkanie, w tym samym czasie zorganizowane spotkanie w dzielnicy 8 na temat spraw komunikacyjnych na terenie miasta. Zostało... Proszę Państwa, to jest tak. Ja podsumuję to spotkanie, jest tak. Spotkania w ramach dzielnicy odbyły się dwa.
tym dwa spotkania, ten dzień dzielnicy ósmej. W moim odczuciu dzielnica ósma jest istotnym beneficjentem tych zmian, które w tej chwili są, z uwagi na to, że praktycznie cztery połączenia na ich dzielnicy idą z czerwonych maków. Łącznie, że tak powiem, zresztą co powiedziałem, że linia 23, która szła z Worku Wałęckiego, w tej chwili idzie z czerwonych maków. Te spotkania na dobrą sprawę w tej chwili jakby zastępują lekko te konsultacje niby, natomiast z mojego odczucia wynika, że na dobrą sprawę na tym etapie ZIKIT absolutnie nie jest skłonny cokolwiek wziąć pod uwagę. W propozycjach, znaczy w stosunku do tego, jaka jest rzeczywistość dotyczących naszej dzielnicy, podobno mają wyjść z tego spotkania takie propozycje, czyli, znaczy tak, Wyspa Dwójka, bo mówię o tych trzech liniach magistralnych, powiem, które nas przede wszystkim interesują. Wyspa Dwójka idzie bez zmian. Proponują 19, żeby szła ulicą, Kapelanką, oraz żeby szła dookoła Plant ulicą, że tak powiem, tam Basztową i szła do Bronowic. Dobrą, to jest propozycja. Natomiast ósemka, znaczy ósemka, szłaby trasą w tej chwili, tą, która jest w tej chwili obowiązuje, ale szłaby do Salwatora. I to są takie trzy rzeczy, które praktycznie, znaczy dwie rzeczy, które ewentualnie będą proponowane, ale w naszym odczuciu to i tak na dobrą sprawę w tej chwili. Proszę Państwa, na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w dzielnicy ósmej, dyrektor Zapłon, który jest tą osobą, która za to odpowiada, wyraźnie powiedział, że tak. To spotkanie odbyło się właśnie na tydzień czy na kilka dni przed wprowadzeniem. 16 zostaną wprowadzone zmiany. Te, które zostały ustalone. 17 zostaną wprowadzone i cześćkowika. Natomiast na ewentualne, że tak powiem, uwagi, że no jednak i uwagi są dzielnice i tak dalej, powiedział tak, że po okresie kilku miesięcy, najwcześniej w marcu, mogą ewentualnie być rozpatrywane, znaczy będą zbierane uwagi i ewentualnie może coś rozpocząć. I w tym momencie, proszę Państwa, nie ma co żyć z złudzeniami, że na etapie od dnia wprowadzenia do marca, oprócz tej pracy, żeby przygotować ten, że coś się zmieści. Wszystkie uchwały zgłaszać po to, żeby w marcu było czarno na białym, że ludzie nie siedzieli. Natomiast ja zapytałem się wprost, dlaczego my nie możemy dostać na przykład, ponieważ to ja wprost, dlaczego czerwone maki mają cztery, czy jakiekolwiek, że tak powiem, dane dotyczące dopływu, że tak powiem, z zewnątrz, do tych punktów, potoków, możemy w ogóle dostać, ponieważ jak dotąd nikt się nie może doprosić do potoku na Worek Wałęcki i na Czerwone Maki. No ale nie było czerwonych maków, więc skąd miały być badania tych potoków ludzkich? No chwileczkę. Będą robić w ciągu tych, powiedzmy, pół roku i będą to modyfikować. Nie, z uwagi na to, że warianty, które powstały na remarszutyzację, które były przedstawione w Radzie Miasta, było tych 4 czy 5 wariantów, powstały w oparciu o badania oraz o zmienione, oraz o potoki dopływu oraz zmiany, które praktycznie zostały założone łącznie ze zmianami. I czerwone maki też wtedy tam były, że tak powiem, zrobione i został tam założony określony, że tak powiem, dopływ, że tak powiem, ludzi do tego określonego miejsca. No tak został założony, zmniejszony do pokoju. I koniec. Teraz muszą kontrolować, czy faktycznie jest pełne obsadzenie. Czy jest i wtedy będą... Powiem wam, że jechałem się przez Krakowa i jeszcze kawałek prawie Nowej Huty. Tramwaje kursują w jedną, w drugą stronę. Ludzie wsiadają, stoją na przystankach, jeżdżą. Ale co mają nie jechać? No nie zmieni się nic. Będzie tak jak jest, tylko jest błąd, że nie można się połapać, która linia gdzie jedzie. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnych.